ludzie. Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici. Tutaj Knur Konesur. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda w Aberdeen, więc pomyślałem, że może siądę sobie w ładnym parku, takim jak ten, który widać za mną. Myślałem sobie, o czym dzisiaj do was pogadam. I wychodząc, złapałem aparat. Z ciekawości sprawdziłem, ile ma jeszcze baterii. Zobaczyłem, że jest tam całe fantastyczne 4%. Więc chwyciłem baterię zapasową, która jest niefirmowa. I przypomniało mi się, bardzo dużo ludzi ma problemy z bateriami, które są zamiennikami oryginałów. Bo nieraz słyszy się historia, gdzie bateria wycieka, gdzie bateria potrafi wybuchnąć, nawet w nowych telefonach przecież. Ale też bardzo często słyszy się historię, że baterie po prostu nie trzymają tak długo jak powinny, że coś się z nimi dzieje, mają jakiekolwiek inne problemy. To często jest faktycznie prawda. Niestety, ale większości z nas nie stać na kupowanie oryginalnych baterii, które często do lustrzanych czy współczesnych bezlusterkowców kosztują jakieś 200 zł, więc szukamy naturalnie tańszych zamienników. Tańsze zamienniki w granicach 50 zł są jeszcze akceptowalne. Bywają zamienniki za 10-20 zł, którym raczej bym nie ufał. To, na co trzeba przede wszystkim zwracać uwagę, to pojemność baterii, która jest podana przez producenta. Jeżeli do aparatu, którego używacie, powinny wchodzić baterie 1500 mAh, to jeżeli znajdziecie baterię, która ma napisane 3000 mAh i kosztuje 5 razy mniej niż oryginał, to macie bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie to bateria gówniana, z którą będą jakieś problemy. Ja mam tutaj oryginalną baterię od Sony, do mojego bezlusterkowca A7, która w sumie nie wiem, ile kosztowała, już nie pamiętam, ale jak najbardziej działa dobrze i nic się z nią nie dzieje po jakichś 2 latach używania. Ale, jak wiadomo, baterie w bezlusterkowcach nie trzymają zbyt długo, więc na pewno potrzeba po prostu więcej takich baterii. Nie chciało mi się bulić za baterię oryginalną, więc kupiłem we Wrocławiu w sklepie fotograficznym podróbkę marki Access za jakieś 50 parę złotych. Jest niezła, parametr ma dokładnie takie same jak bateria oryginalna. Ta bateria daje radę. 50 zł to jest, podejrzewam, 1/4, 1/3 ceny oryginalnej baterii. Więc tutaj raczej nie ma co zwlekać, nie ma co się bać. Takie baterie, podejrzewam, nie będą nigdy sprawiały problemu. I faktem we wszystkich aparatach, które miałem wcześniej, miałem jakieś podróbki, które kosztowały mniej więcej 1/3 ceny oryginalnej baterii. Nigdy nie miałem przez ostatnie 10 lat, nie miałem nigdy brudnych problemów, dopóki nie kupiłem sobie baterii tanich z Chin. W sumie to nie wiem, czy one są z Chin, natomiast na pewno jest to firma Intensilo, kupione na eBayu za jakieś parę groszy. I tak, o ile plastik na styku w oryginalnej baterii i tej lepszej podróbie trzyma się bardzo dobrze, w tej lepszej podróbie odłamał się jego malutki kawałeczek, o tyle w bateriach bardzo podrabianych i bardzo tanich ten plastik jest praktycznie zupełnie połamany w obu bateriach, które posiadam. I nie wiem, czy to jest problem, czy co innego sprawia problemy, ale odkąd posiadam grip do Sony A7, jeżeli mam dwie nieoryginalne baterie w środku, to czasami potrafi wyrzucić mi błąd, że akcesorium, które jest wpięte w aparat, nie jest rozpoznawane przez aparat i prosimy wymienić na oryginalne akcesorium. Grip jest oryginalny, więc jedyne, na co może marudzić aparat, to są te zamienniki baterii. I faktycznie, jeżeli wsadzam w gripa oryginalną baterię, nie ma problemu. Jeżeli wsadzam jedną baterię oryginalną i ten droższy zamiennik, też nie ma problemu. Natomiast jeżeli robię kombinacje z tymi tańszymi zamiennikami, to bywają czasami problemy. Czasami nie bywa problemów, czasami bywają problemy. Więc to jest bardzo różne. Także nie to, żebym odradzał kupno zamienników baterii i przestrzegał przed jakimiś możliwymi komplikacjami. Jak najbardziej kupujcie zamienniki, ale kupujcie je z głową. Nie kupujcie najtańszego szmelcu, który można dostać, a szczególnie jeżeli jest napisane, że ma 5 razy tyle pojemności, ile powinna mieć ta bateria. Kupujcie zamienniki, które są 3, może maksymalnie 4 razy tańsze niż baterie oryginalne. Nie używajcie dodatkowych gripów i powinniście nie mieć problemu. No ja nie miałem problemów przez ostatnie 10 lat. Większość moich znajomych, którzy robią zdjęcia, znowu samolot, pozdro. Większość moich znajomych, którzy robią zdjęcia, też nigdy nie miało problemów z żadnymi zamiennikami baterii, a przecież wiadomo, że nie każdego z nas stać na bulenie 200 za każdą dodatkową baterię, której potrzebują. Ja mam w sumie zazwyczaj zapasowy komplet, a że używam gripa, więc komplet to są dla mnie dwie baterie. Także mam 4 baterie i
No i nie jest to dla mnie problemem. A zapłacić 4 razy 200 zł czy 4 razy 150 zł za taki zapas baterii, no to czasami potrafi kosztować więcej niż kupno nowego aparatu czy kupno nowego obiektywu. Więc jak najbardziej można przyciąć na koszcie zamienników baterii, ale róbmy to z głową. Pozdro. Mówi do Was Knurko Nesur.